Tak, kochani, witam was na moim kanale. Dzisiaj będzie wycieczka do świątyni buddyjskiej z tego powodu, że w Korei już się zaczynają kwitnące wiśnie, więc chciałabym je wam pokazać i przy okazji też będziemy robić sobie z mężem i z córką zdjęcia rodzinne, więc to też będzie dla nas taki, mam nadzieję, rodzinny dzień. Ale nie będzie to tylko filmik z kwitnących wiśni. W przyszłym tygodniu są święta wielkanocne. To chciałabym wam pokazać, jak my jako polsko-koreańska rodzina będziemy przygotowywać się do tego. Jak wiecie, albo i nie, w Korei nie obchodzi się świąt Wielkiej Nocy, a więc to nie jest ich święto, ale że my jesteśmy tak właśnie międzynarodową rodziną, to będziemy obchodzić Wielkanoc, także zapraszam was do oglądania. Jak widzicie, ja już się ogarnęłam, pielęgnację też już mam nałożoną, ale muszę na moją bliznę, której w sumie nie widać, ale muszę takie coś, taki kremik właśnie na bliznę i to jest też z SPF-em, więc nic się z tą blizną nie stanie, bo przez jakiś czas muszę sobie smarować. Więc tak. Mam ogólnie brać ten krem, dopóki mi nie zniknie blizna. Ale tak jak mówię, zostały mi tylko stróbki po ranie, ale tak to nie widać niczego, więc jest ok. I przez to, że jeszcze nie chcę nakładać podkładu ani kuszonu, więc sobie kupiłam taki kremik ostatnio w Daiso, który ma za zadanie ujednolicić nam koloryt, więc go wypróbuję. Anna! Anna! Nie widać cię, dziecko. Samochodem będziemy jechać? Czekają? Nie. You were always overthinking every little step that you would ever take. As we grew older, you couldn't stop tying yourself into way too many knots. Just relax and feel the flow. It's time for you to let it all go. Catch the waves as they're rolling in. Reach up higher and go follow the sun. Let the breeze come and drift away. Can you feel the fire as you follow, follow the sun? Settle down, just take a breath. And your worried thoughts will slowly fade away. Live in the moment. And you'll stay on track. Just relax and feel the flow. It's time for you to let it all go.
just relax and feel the flow. It's time for you to let it all go. To w ogóle się znajdujemy w połowie drogi na szczyt góry Tejosan i jest to taki naturalny punkt orientacyjny z tego co doczytałam. I ogólnie świątynia Kakunsa została wybudowana w 1977 roku, żeby po prostu modlić się o to, żeby Korea Północna i Korea Południowa zjednoczyły się któregoś razu. No, niestety bardzo dużo drzewek już nie ma tutaj kwiatków. Tak to już jest właśnie z drzewkami kwitnących wiśni, że są bardzo delikatne. Jutro jeszcze pójdziemy sobie naprzeciwko naszego domu do parku i tam sobie też porobimy zdjęcia. Tutaj też mamy zdjątka jakieś, na przykład przy Buddzie, przy drzewkach, które jeszcze mają kwiatki, ale ja chcę więcej. Jesteśmy w restauracji i mamy już przystaweczki. Jest ich całkiem sporo. Tu mamy już mięsko, mamy węgielki i tu reszta przystawek i jest ich bardzo sporo. I oczywiście mulne mion. Dzisiaj jest na dworze 25 stopni, więc taka zupka na ochłodzenie się przyda. Mani mogo? Mani mogo? Ja. Mani mogo? Powiem wam, że tutaj mamy zupkę jakby chłodnik z galaretką z żołędzi. Dzisiaj jest bardzo dużo ludzi, ale jak widzicie, to z powodu drzewek. Tutaj na wzgórku też ludzie odpoczywają.
tutaj mam bananową latę i jest bardzo dobra, powiem wam. Mamy kolejny dzień i zapowiada się, że będzie bardzo ładna pogoda. Ma być dzisiaj o jakieś 24-25 stopni i z tego powodu dzisiaj przychodzą panowie montować nam klimatyzację. Dzień dobry. Tak. Ania. Tak, masz witaminkę? Okej. Więc tak, przychodzą panowie, żeby nam montować klimę, bo koreańskie lato jest ciężkie do przetrwania, jeśli się nie ma w domu klimatyzacji. A ogólnie ja jestem sama w domu, bo mąż jest w pracy. Jasmine zaraz będzie szła do przedszkola, więc będę sama. Ale wiem, gdzie ma być założona klima. Także później wam pokażę, jak to wygląda i pokażę wam, jak będą właśnie panowie to montować. Także zaczynamy dzień i w tym tygodniu również są święta wielkanocne, więc wybiorę się na zakupy takie świąteczne, więc zabiorę was ze sobą. Niektóre rzeczy zamówiłam przez internet, to wam pokażę, jak mi te rzeczy przyjdą. Także zaczynamy kolejny dzień. Dzień dobry. Kimchi. Nawet krzaczki zaczynają ładnie kwitnąć z kwiatkami. Kwiatki. Widzicie? Już są białe płatki z kwitnących wiśni. Więc tak naprawdę to są ostatnie dni kwitnących wiśni. One są takie ładne, a jak spadają, to wygląda, jakby padał śnieg, więc to fajnie wygląda. Już nam zamontowali klimę, a wszystko zajęło jakieś 2,5 godziny i już wam pokazuję. To jest klima w salonie. Mamy ogólnie klimatyzację z Samsunga, więc nie jest duża, ale na to pomieszczenie kuchni z salonem wystarczy. No i mamy również w sypialni klimatyzację. Także w lato nie będzie nam ciepło. I jeszcze na zewnątrz, to do klimatyzacji, nie wiem jak to się nazywa, wywietrznik, też zamontowali nam. Ogólnie koszt tej klimy kosztował nas jakieś chyba niecałe 2 miliony won. Muszę się dokładniej męża dopytać, ile właśnie te dwie klimy kosztowały. Także wam najwyżej tutaj napiszę dokładniejszą, więc najwyżej wam tutaj napiszę dokładniejszą cenę, ile nas to wyniosło. Mamy kolejny dzień, właśnie zbieramy się z mężem do marketu. Mąż ma dzisiaj akurat wolny, więc go wykorzystam i właśnie będziemy kupować rzeczy na Wielkanoc, więc pokażę wam, co będziemy kupować. Lecimy. Zobaczcie, jakie gigantyczne truskawy. Thank you.
tak raczej nie. Aha, ciągle będzie. Kim pan tu? Hejo, witam się z wami w kolejnym dniu. Ja właśnie zmierzam do Daiso kupić kilka rzeczy na święta. Wiecie, w Korei Wielkanocy się nie obchodzi, więc nie ma takich dekoracji jak u nas w Polsce, ale mam nadzieję, że coś wymyślę. Muszę też kupić 5 prezentów urodzinowych dla Jasmine do przedszkola dla dzieci, więc będzie troszkę zakupów i jak widzicie, mam wyprostowane włosy, a to dlatego, że wczoraj byłam właśnie u fryzjera i miałam permanentne prostowanie włosów robione, więc cieszę się z tego powodu, bo w takich włosach czuję się najlepiej. Teraz zmierzam do Daiso, oczywiście pokażę wam, co kupiłam i co ciekawego się teraz znajduje w tym sklepie, więc chodźcie ze mną. Właśnie wybieram sobie koszyczek do dekoracji na stół i się zastanawiam nad w sumie 4, jeszcze tutaj obok jest taki i się zastanawiam, który wziąć. Pomyślę. Ja już zakupki zrobiłam. Dość sporo rzeczy kupiłam, ale to wiadomo, słodycze, a dla dzieci do prezentu, a jakieś spinaczki dla dziewczynek, bo 3 prezenty dla dziewczynki muszę przygotować i 2 prezenty dla chłopców, więc dla chłopców miałam problem, ale coś wymyśliłam. A dla Jasmine też coś od zajączka mama pomyślała. No i udało mi się kupić 2 kwiatki sztuczne oczywiście i jednego królisia, więc mam nadzieję, że nasz stół wielkanocny będzie ładny. No i co? Teraz wracam do domu i zaczynamy przygotowania do świąt. Pieces in my room. Are you coming over? That's cool. I could use a little something to do. We could go outside, take a little ride if you want to. That's cool.